prezentacja może się. U mnie jest. No, trochę technologii się gubimy, nie? Okej, ale ja może uzupełnię najpierw. Uzupełnię najpierw to, co było przed chwilą, tylko uzupełnić, oczywiście to był bardzo zbiorczy raport, natomiast jednej informacji w tym raporcie się nie znalazło. Jeśli chodzi o szkolenie nauczycieli, udało nam się przekonać ministerstwo do pewnych funduszy na organizację studiów podyplomowych przez uczelnie. I obecnie w 7 uniwersytetach są prowadzone studia podyplomowe dla nauczycieli informatyki. Zarówno dla nauczycieli 1-3, jak i dla nauczycieli szkół podstawowych i szkół średnich, studia doskonalące i studia kwalifikacyjne, czyli dające uprawnienia do uczenia informatyki. No mamy nadzieję, że te fundusze będą ciągłe, ale okej. Okay. Proszę Państwa, no ja zacznę od ustalenia kilku terminów, tu zresztą Pani bardzo trzymała się tego najważniejszego terminu, o którym zaraz. Tak, informatyk, jak Pani wspomniała, rzeczywiście to jest dziedzina wiedzy. To nie jest tylko klepanie w klawiaturę. Teraz używa się tego ICT, ale dzisiaj się używa bardziej cyfrowe kompetencje. No, to jest we wszystkich dokumentach europejskich, naszych rządowych, to digital, to już wszystko będzie digital od dzisiaj, prawda? Dotychczas było papierowe, teraz będzie digital. Ja przewiduję, że wkrótce będzie kwantowe. Komputer nie będzie miał bitów, tylko będzie miał kubity. No i to, co jest najważniejsze, kształcenie informatyczne. I tutaj Pani przede mną rzeczywiście bardzo uważnie używała tego terminu, chociaż edukacja informatyczna też była, natomiast kształcenie informatyczne, ja będę mówić, są zajęcia z informatyki w szkole. Natomiast jest edukacja informatyczna, pojawia się jako, trudno powiedzieć, przedmiot, ale w 1-3 w podstawie programowej jest edukacja informatyczna. Nie dlatego, żeby odejść od tej naszej sztampy, tylko dlatego, że w 1-3 wszystkie przedmioty nazywają się edukacjami. Edukacja przyrodnicza, matematyczna, techniczna. Dlatego używają tego terminu edukacja informatyczna w 1-3 na zajęcia informatyczne. One też nie są wydzielonymi zajęciami, prawda? Natomiast ogólny kontekst jest taki, że to cokolwiek się dzieje z komputerami w edukacji się nazywa edukacją informatyczną. No od lat tak jest, prawda? No trudno. Okej. No, kompetencje informatyczne są, no właśnie chciałbym tu podkreślić, jak my mówimy dzisiaj o informatyce, o kształceniu informatycznym, a z drugiej strony mamy kompetencje cyfrowe, a my staramy się przekonać twórcy podstawy programowej i informatycy, że do kompetencji cyfrowych, zwłaszcza dla tego młodego pokolenia, są niezbędne kompetencje informatyczne. On nie może tylko naciskać klawisza, on nie może tylko ściągać aplikacji, ale on musi wiedzieć, jak ją skonfigurować, jak ją zainstalować, jak ją poprawić, a dlaczego to nie chodzi, a dlaczego tak działa. On powinien coś więcej wiedzieć niż tylko ta zewnętrzna klawiszologia. A to staramy się przekonać, zwłaszcza decydentów, dlatego że na ten termin cyfrowego społeczeństwa, cyfrowych kompetencji wszyscy się rzucili. No, niespecjalnie rozumiejąc, prawda? Poza tym, że to są cyfry. No dobrze, no i chciałem Państwa przekonać. Ja cały czas będę mówił tylko o uczniu. Tylko o uczniu. No, uczeń jest najważniejszy i to, co formułujemy przy edukacji, przy kształceniu informatycznym, że celem edukacji informatycznej jest ujawnienie możliwości uczniów. Technologia jest obok. Ale ujawnieniu możliwości z tą technologią, ale ucznia, nie technologii. Bo ona ma niesamowite możliwości, technologia. Na to nie mamy czasu w szkole, na to nie mamy czasu w życiu. No? Ale ujawnienie umiejętności czy możliwości ucznia na każdym poziomie, to jest rzecz osiągalna. No, oczywiście każdy uczeń jest inny, też chcielibyśmy to uwzględnić, personalizację.
Niestety nasz system tego nie umożliwia. No, nie umożliwia nasz system. Myśmy próbowali w podstawie programowej wprowadzić z gwiazdką pewne zapisy, no ale ministerstwo nam szybko to wyrzuciło. No, bo inne przedmioty tego nie doceniły. Natomiast tutaj świetnie powiedział Jobs kiedyś, że dla niego w edukacji najważniejsze są równe szanse w przeciwieństwie do jednakowego rezultatu. Jak mamy dzisiaj? Przez 8 lat wszyscy uczniowie uczą się tego samego i zdają ten sam egzamin. A każdy jest inaczej okablowany. No. Ja to wyostrzam. Przychodzący do szkoły dwaj uczniowie, jeden, który ma w zamyśle Nagrodę Nobla z fizyki i drugi, który chce mieć w szkole święty spokój, powinni mieć te same szanse w szkole. A nie mają, bo ich się każe być na tym samym poziomie, czyli równanie do średniego poziomu, jeśli nie do niższego. No, mamy tego Twena, który też powiedział, że jak chodził do szkoły, to mu nie zaszkodziło jego wykształceniu. Oczywiście on to powiedział po latach, kpiasz, prawda? Nie wiadomo, czy to on powiedział, czy Oscar Wilde, czy może Einstein, czy któryś inny. Natomiast to ja podkreśliłem mojemu wykształceniu. Pytanie, czy on wtedy to doceniał, o co chodzi do szkoły. Chcielibyśmy, żeby nasi uczniowie w szkole, może nie po szkole, ale w szkole mieli wyobrażenie, po co chodzą do szkoły. No. No z tym jest kłopot, znaczy tego partnera w uczniu, doszukanie się partnera w uczniu, ale jest możliwe, bo ja mam kontakty ze szkołami, są świetni, uczniowie są cudowni. No i mamy oczywiście powiedzenie związane z reformą, przeprowadzamy reformy, tych reform było ho-ho. No, jak się pójdzie do sali, tam obok ministra jest taka salka niewielka i są portrety ministrów na ścianie, to się nie mieszczą te portrety tam na tej ścianie. Prawda? A każdy minister wprowadzał zmiany. No ale te zmiany, jeżeli one nie dotrą przed tablicę, to one nie mają sensu w edukacji. No? Chcielibyśmy, żeby one dotarły do ucznia. Nie docierają. Okej, okay, no to jedźmy dalej z tym. Jak wygląda kształcenie informatyczne u nas dzisiaj? Może krótko. Podstawa programowa, przede wszystkim te cele ogólne są identyczne dla wszystkich 12 lat w szkole. Ja mówię 12, bo to jest takie amerykańskie podejście K-12, prawda? Czyli od przedszkola po ostatnią klasę. No, wyglądają w ten sposób. Najpierw mamy rozumienie. Analiza problemu, nie ma informatyki, może algorytmiczne myślenie. Programowanie przychodzi jako drugi cel. Ja muszę mieć coś programować. No. Wreszcie oczywiście mamy znajomość sprzętu, sieci, urządzeń cyfrowych. Kompetencje społeczne, szalenie ważne. To już nie tak, że nawet się mówi o takim, nie wiem, to... No, może zginął jakiś ten termin angielski, ale zostawmy może społeczny w tym sensie, że no, tak jak ja siedziałem kiedyś w klasie, to nauczyciel pilnował, żebym ja nigdzie nie zaglądał, prawda? A dzisiaj przy programowaniu się mówi, nawet jest takie pojęcie programowanie w parach, prawda? W zespole, prawda? Dzisiaj to jest społeczna rzecz, prawda? Dziel się swoją wiedzą, bo zyskasz coś od innego także. No? To dziecko nadal, prawda, ten uczeń. No i wreszcie prawo i bezpieczeństwo, tu będzie o bezpieczeństwo troszkę więcej mowy, ale to, co Państwu chcę pokazać o informatyce, ja mam podejście do bezpieczeństwa troszeczkę inne. Ja jestem w stanie zająć ucznia, że on jest bezpieczny. Nie ma miejsca na te niebezpieczne rzeczy. No, może to jest zbyt idealistyczne. Okej, tak wygląda podstawa programowa. A w rozwoju wyglądało to tak, mieliśmy poprzednią podstawę, natomiast teraz algorytmika przesunęła się aż do pierwszej klasy, ale oczywiście my nie sadzamy te dzieci do jakichś systemów oprogramowania. One programują może na dywanie, na macie, prawda, z robotami. Wreszcie programowanie w Scratchu, czyli takie blokowe, to zaraz chwilę zobaczymy, w robotach także. Wreszcie sterowanie urządzeniami robotyka. To jest szalenie ważna rzecz, dlatego że to na przykład szalenie umożliwia nauczycielom w klasach 1-3 takie wdrożenie się do informatyki, do programowania za pomocą robotów. Nie wysyłamy ich na kursy
jakiejś informatyki bardzo zaawansowanej. Nie, zacznij od tych najprostszych rzeczy, żeby on ciebie słuchał. Prawda? Swoje polecenie. Oczywiście tu chodzi o uczniów. Programowanie tekstowe, kiedy on przechodzi ze Scratcha czy z robotów do Pythona, C++, to jest już zaczyna, chcemy, żeby to było już pod koniec szkoły podstawowej, potem szkoły średniej. No wreszcie projektowanie 3D, co u nas się stało jakimś takim, no wszyscy muszą mieć drukarkę 3D. Po co? No po co to małe dziecko ma mieć drukarkę 3D? No dobrze, jak ono wydrukuje gwiazdkę. Albo Mikołaja, albo choinkę. Mniejsza o to, że to drukuje 4 godziny. No? Jest godzina na informatykę. Może wydrukować jeszcze inne rzeczy, które nauczyciel od razu włącza tą drukarkę, prawda? Co dziecko przynosi różne programy. Natomiast to, co jest ważne, to jest to słowo projektowanie. Ale to jest możliwe dopiero wtedy, gdy uczeń jest w stanie posłużyć się takim systemem kadowskim. To jest szkoła średnia, kiedy to jest troszeczkę wyższy stopień programowania. Prawda? Ja nie mówię o projektowaniu choinki, prawda? O czymś, co jest oczywiście projektem. Także my to umieściliśmy to w szkole, ale później na końcu, w szkole średniej, my na końcu Państwu pokażę nawet zajęcia w 1-3 z projektowania. Może nie z drukarkami. Te drukarki stoją zimne. No i oczywiście mamy, gdzieś tu jeszcze powinno coś wyskoczyć. Nie wyskakuje. A czemu tam nie wyskoczyło? Okej. Okay. Bezpieczeństwo, aspekty prawne, no to jest od samej maleńkości, prawda, ale dziecku nie prawimy jakichś tam kazań na ten temat, prawda, tylko dbamy o to, żeby ono się bezpiecznie zachowywało. No. Jak będzie tylko używało to, co my mamy dla niego zaplanowane, to ono będzie bezpieczne, naprawdę. Okej. Okay. Filozofia i kultura kształcenia informatycznego, może tytuł tego slajdu może Państwa zdziwić, ale ja na ogół prowadzę takie zajęcia metodyczne na tych studiach podyplomowych, a we wszystkich tych uniwersytetach, to zwykle to jest pierwszy mój wykład na temat filozofia i kultura. No, jest jakaś filozofia za tym kształceniem informatycznym. Ja jestem współautorem podstawy programowej. Jakaś filozofia za tym stała. Za chwilę Państwo zobaczycie. Natomiast ja to zwykle tłumaczę tak, no powiedzmy do tego świata kulinarnego, prawda? Ktoś je mięso, ktoś nie je mięsa, ktoś je tylko jarzyny. To jest jakby filozofia jego. Teraz kultura, no czy on to je pałeczkami, czy 4-5 palcami, prawda? Czy widelcem, nożem. To jest kultura. No, chcielibyśmy w kształceniu informatycznym mieć też takie sfery, że mamy pewną filozofię za z tyłu głowy, wiemy po co i jak, natomiast w jaki sposób to wdrażać, to jest też pewna kultura kształcenia. No zobaczmy, jak to wygląda. Państwo zauważyli, jak ja powiedziałem, 12 lat. Przez 12 lat te same cele ogólne, to w tym jest zawarte podejście spiralnego kształcenia. Znaczy są te same cele, ale oczywiście my na poziomie 1-3 nie będziemy używali słowa algorytm, ale możemy użyć, bo to dzieci już wiedzą, co to jest. Ale te własności algorytmów dzieci poznają przez 12 lat. To jest ta spiralność. I to jest świetne tutaj odniesienie do Jeremiego Brunera, który powiedział w pewnym momencie w tej swojej książce o instrukcji, czyli w jaki sposób prowadzenia, mówi, każdego można wszystkiego nauczyć. To tylko zależy, jak się mu to poda. Dobrze, my go chcemy nauczyć naprawdę wysokiej informatyki, ale my wiemy, jak to podać na poszczególnych etapach edukacyjnych. No? To jest ta kultura realizacji tego spiralnego kształcenia. No, jemu zarzucono, bo stary tam narzekasz, prawda? No, nauczyłbyś 6-latka analizy matematycznej? No, to jest taki skomplikowany dział matematyki. On mówi, to jest źle postawione pytanie, bo cechem analizy matematycznej jest nieskończoność. No? A ja to potrafię zrobić. I to już Papert w swojej książeczce z 80 roku pokazuje, w jaki sposób w logo napisać program, który w rekurencji rysuje spiralę nieskończoną. No i to jest ten sens spiralności przy analizie. Naucz dziecka nieskończoności, to ono potem zrozumie, co to jest granica. No. Okej, okay, logiczne, algorytmiczne myślenie jest przed programowaniem.
Tam nawet jakiś tytuł wystąpienia. Pomyśl, zanim siądziesz do programowania, co masz programować. Nie? Tu wspomniana była Ada. Chodziło o Adę z XIX wieku, która programowała, uznawana za pierwszą programistkę. Ona napisała program dla komputera, który nigdy nie został zbudowany. Ja to mówię swoim uczniom i studentom. Komputer nie jest potrzebny do napisania programu. Komputer jest potrzebny do uruchomienia programu i sprawdzenia, jak on działa i wykonania obliczeń. Ale do napisania programu komputer nie jest potrzebny, bo on ci nie pomoże. Nie? On może tylko poprawić błędy w zapisie, w kodzie. To jest takie myślenie komputacyjne. No to jest termin, do którego... No nie chcę Państwa przekonywać, ale nie będzie wyboru, do tego się trzeba przyzwyczaić. To jest sposób rozwiązywania problemów. Posługiwania się pewnymi, jak to Amerykanie świetnie, mają tutaj taki świetny termin, mental tools, czyli sposoby rozumowania, abstrakcyjne myślenie. Nie ma znaczenia, czy to są zwierzątka, czy to są rośliny, czy to są liczby, prawda? Dekompozycja, duży problem rozkładamy na kawałki, prawda? Bo lepiej się rozwiąże. Rozpoznawanie wzorców. Coś nauczyliśmy się, zastosujmy to w czymś innym. Prawda? Algorytmika, no ułóżmy to w postaci algorytmu. Prawda? Wreszcie uogólnienie, no mamy coraz bardziej złożone problemy i wreszcie zastanówmy się, jak to zrobiliśmy. Prawda? To jest myślenie komputacyjne. Często stosujemy, prawda? Nie bardzo wiem, nie bardzo nawet zdaję sobie sprawę, że mówię prozą, prawda? Ale dobrze sobie czasem uzmysłowić, te metody, które mają przełożenie na kolejne etapy rozwoju. No. Wreszcie konstruktywizm. No to Piaget powiedział, prawda, to nie jest tak, że nauczyciel nam będzie przelewał wiedzę. Nie, to uczeń musi skonstruować własną wiedzę. No. I do tego dołożył Papert, a konstrukcjonizm. Lepiej się tę wiedzę konstruuje, jeżeli mamy do czynienia właśnie z tymi urządzeniami jak roboty. Program też jest pewnym rodzajem artefaktu, który służy temu, że budujemy nasze struktury myślowe, no, przy uczeniu. To są te dwie teorie, które stoją no, za filozofią. No i wreszcie mamy jeszcze coś, co się nazywa PCK. To nazywam pedagogiczna wiedza przedmiotowa. To się wiąże częściowo z Brunnerem. Otóż na tych studiach podyplomowych my nie chcemy zrobić nauczycieli informatyków, bo tego się nie da zrobić. Ale my im chcemy powiedzieć, w jaki sposób te skomplikowane, złożone, no z każdego przedmiotu, do każdego przedmiotu, te złożone struktury naukowe tak przełożyć, żeby uczeń zrozumiał. To jest ta nazwa, pedagogiczna wiedza przedmiotowa. Wiedza przedmiotowa może być bardzo rozległa, ale co z tego, jak nauczyciel pójdzie do klasy i nie potrafi tego uczniowi przekazać, tak żeby on zrozumiał. To jest też Brunner, prawda? My musimy tak się przygotować do zajęć, żeby ta nawet skomplikowana rzecz przez te 12 lat rozwijała się w umysłach dzieci, w umysłach uczniów. No, to jest ta filozofia i kultura częściowo pomieszana tutaj. No, wszystko zaczęło się od tego człowieka. No. To jest Papert, który jest już w 70 roku. Ta książka wyszła niestety po polsku w 96. Oryginał w 80, a tu nie jest napisane, w 980, polecam ją Państwu, ale niestety jest niedostępna. Nie, no jest niedostępna z winy nauczycieli, bo ona wyszła w 96, w 97 PWN do mnie zadzwonił, że proszę Pana, 1500 egzemplarzy idzie na przemiał, bo nikt nie kupuje. No to wziąłem te 1500 egzemplarzy i na tych konferencjach, na różnych konferencjach rozdawałem nauczycielom, to mam tam jeszcze może z 5 egzemplarzy, prawda? Szkoda. W sieci można znaleźć. Natomiast on w 70 roku, 10 lat wcześniej, na konferencji, pierwszej konferencji IFIP-u Komputer w Edukacji powiedział, dzieci uczą się w działaniu i myśląc o tym, co robią. Tutaj mamy i konstrukcjonizm, i konstruktywizm, to działanie dziecka i to myślenie o tym, co robią, czyli w jaki sposób ja to robię. To jest przepiękna sylwetka tego człowieka. No nie będę się później chyba już dalej do niego odwoływał, ale no,
Dla mnie to jest hero. I myślę, że edukacji informatycznej, od niego to się zresztą zaczęło. Od niego to się zaczęło. No to jest twórca logo. Okej. Okay. No teraz spojrzenie wstecz, bo jak tutaj z tego tytułu wynikało, ja chcę powiedzieć o przyszłości, no ale tu mam Norwida, prawda? Chcesz poznać drogę przyszłą, to może zerknij, jak do tego doszedłeś, prawda? Jak chyba twoja droga przeszła. I tu muszę państwu skomentować, że to jest szalenie ważne dla informatyki, bo mógłby ktoś powiedzieć, ach, no to mamy teraz te nowe urządzenia, to wszystko inne wyrzucamy. No. No, to wszystko, co dotychczas było, w jakiś sposób wraca. Wraca i jest... Wraca. Przepraszam. Wraca i może w inny sposób jest wykorzystywany, ale w sensie idei pozostaje. No dobrze, to spójrzmy. Perlis to był... takie urządzenie, które mi ze skarpetki wypada. Komputer. Okej. Okay. Perlis, on w 60 roku powiedział, że przewidywał, że każdy powinien uczyć się programowania. No to jest bardzo ciekawa osobistość. On był faktycznie, jemu się przypisuje w ogóle wprowadzenie informatyki jako dziedziny studiów. On był pierwszym dziekanem informatyki, już nie pamiętam, Carnegie Mellon czy MIT. On dostał pierwszą nagrodę Turinga w latach 70. Przepiękna postać też. Natomiast no, w Polsce, może króciutko tylko przypomnę, no nie wiem, czy przypomnę, pierwsze zajęcia były w 65 roku. W szkole, regularne, cały rok. To nie była informatyka, bo słowo informatyka pojawiło się w 68. Komputer w 66. To były zajęcia na maszynie cyfrowej, poświęcone metodom numerycznym. No, tak jak wtedy można było to robić, nic więcej. No to zdjęcie jest z tego, prawda, instytutu. Z wyjątkiem jednej osoby, to wszystkie osoby żyją jeszcze. No. Przez długie lata ci uczniowie przychodzili i pracowali u nas w instytucie. W 70. powstałej klasy tu w Warszawie. Przepraszam, jestem w Warszawie? Tak, jestem w Warszawie. Przepraszam państwa, ale ja przy tych moich wyjazdach to bardzo często nie wiem, jaki jest dzień, jaka jest godzina, co państwo tu robicie i gdzie jestem, prawda? Okay. Dobrze, więc to był liceum wtedy Gottwalda, teraz Staszica i tam głównie... O, to pan mi tak przeskoczył? Nie. A czym to tak skoczyło aż tak daleko? Coś pan robi? Nie. Dobra, to. Dobrze, ponieważ Pawlak, znany informatyk, on się zajmował teorią maszyn, to głównie te zajęcia poświęcone były modelom obliczeń i komputerów w Staszicu. Tam prowadzili Skowron, Walat, teoretycy. Później mieliśmy, no właśnie, przyszło logo do Polski w latach, w połowie lat 80. Paperta, profesor Waligórski. Wreszcie ministerstwo w 80 roku pierwszy program informatyki zatwierdziło dla szkół średnich. Informatyka od tamtego czasu nigdy nie zniknęła z podstawy programowej naszej. To jest ewenement na skalę światową. Wreszcie wydaliśmy, Junior w 86 roku wygrał konkurs na komputer szkolny. Myśmy napisali pierwszy podręcznik do informatyki pod koniec lat, tak zwane zielone EI. Wtedy się nazywał Elementy Informatyki. PWN wydawał. Polska przystąpiła do internetu w 91. Był tak zwany internet dla szkół. Co dalej? No matura informatyki w 2002. Przekonaliśmy, że powinna być matura z informatyki. Do dzisiaj jest. I wreszcie no, otwarcie na świat. Mamy olimpiadę informatyczną, to państwo słyszycie wszędzie w mediach, sukcesach. Konkurs BUB, zapraszam wszystkich do konkursu BUB, znakomity. Konferencje międzynarodowe, między innymi Światowa Konferencja Komputerów Edukacji w 2013. No i gościem tej konferencji był twórca Scratcha, Mitchell Resnick. Jeszcze o nim wspomnę.
No dobrze, to teraz no coś osobistego chcę Państwu teraz króciutko pokazać. Myśmy się wtedy zastanawiali nad gdzieś połowa lat 90. No, jakąś propozycją tu Pani mówiła, że powinniśmy jakieś materiały przygotować dla nauczycieli, środowiska. No, nie było internetu jeszcze wtedy, jak był, to tam dochodzi do kilku szkół. No i zrobiliśmy taki projekt, to się nazywało Spotkania i nauka z komputerem. Spotkania to były lekcje informatyki, a nauka chodziło o inne przedmioty. Tak zastanawialiśmy się, jak patrzyliśmy na to, co te urządzenia oferują. No Windows i Office oferowały. No dobrze, no ale to nie jest dla dzieci. To nie jest dla dzieci. Ja ostatnio przeczytałem, że MAC, to jest antyreklama tej firmy, dzieciom w 1-3 proponuje w drugim semestrze pierwszej klasy, żeby usiadły do komputera i włączyły edytor Word. No to jest zbrodnia. To jest zbrodnia na tych dzieciach. No dobrze. Okej, okay. No to wymyśliliśmy Junior Windows i Junior Office. Zobaczyć, to było Windows czy Office, w którym były tylko te etykiety, te przyciski, które uczeń akurat potrzebuje. Co więcej, on na jednej kartce tworzył wszystko. Rysunek, podpis, tu była muzyka, tu był arkusz na jednej kartce. W Office trzeba każdą aplikację osobno otworzyć. On to robił na jednej kartce. On te kartki mógł przesuwać, redagować. Jak tu kliknął, to miał rysunek, jak tu kliknął, to podpis, jak tu na jednej kartce. To chodzi dzisiaj, nie chcę tu włączać, dlatego że na starych narzędziach ono bardzo powoli chodzi. Proszę Państwa, to są tak zwane notes dzisiaj w Microsoft. Myśmy to wprowadzili w 99, a Microsoft dopiero w 2006. Ok, napisaliśmy podręcznik. 4-6, prawda? No, 13, miał 13 wydań. Podręcznik dzisiaj dla klasy 1-6. Ale FSIP nie chce nam tego wydawać. Przepiękny podręcznik. No a teraz co zrobić z tym, żeby to dziecko jednak no nie było przywiązane do komputera? No i wymyśliliśmy chmurę. Chmura weszła do informatyki gdzieś koniec pierwszej dekady, znaczy połowa. A to były koniec lat 90. Na czym ta chmura polegała? Otóż każde dziecko miało dyskietkę. Nie wiem, jak Państwo nie wiecie, jak wygląda dyskietka, to tak wyglądała. Każde dziecko miało dyskietkę i teraz siadało do komputera, gdzie było to oprogramowanie, wykonywało co chciało, wszystko się nagrywało na dyskietkę, teraz brało tą dyskietkę do kieszeni, szło do domu, siadało do swojego komputera, wsadzało dyskietkę i miało to samo. Czym to się różni od chmury? Niczym. To była wtedy chmura, bo jej nie było. To była wtedy chmura. To oprogramowanie jest do wzięcia nawet dzisiaj. No, no więc to była chmura. Prawda? No oczywiście, a co z nauką? No z nauką też nie było źle, bo napisaliśmy inny podręcznik. Nauka z komputerem. Nauka z komputerem. Dla 10 przedmiotów gimnazjalnych. Były dwie szafy w naszym instytucie, w którym zgromadziliśmy wszystkie wydane w Polsce podręczniki do gimnazjum z wszystkich przedmiotów. Żeby tu wybrać tematy, które w tych przedmiotach się powtarzają i użyć do tego komputera. Dostępny w sieci też ten podręcznik. No i w tym momencie chciałbym złożyć gorące podziękowania naszej pani redaktor, która czuwała nad tym projektem, pani Anna Łaska-Gmaj. Która, muszę przeprosić, bo miała ciężkie życie z nami, autorami, ale przyjmowała nasze pomysły i to był efekt naszych prac wtedy. Także. Troszeczkę wyprzedziliśmy czas. Też wystarczające, że ta lista
Ja myślę, że mam głos donośny. Nie słychać. Ach, przepraszam. Wydają materiały dla nauczyciela, które wspierają kształcenie tego przedmiotu właśnie również przy wykorzystaniu różnych aplikacji w internecie. Te materiały po wyborze podręcznika są dostępne za darmo. Za darmo, choć kosztują ogromne, ogromne pieniądze, bo to są cyfrowe materiały oczywiście. I nauczyciel może je cyfrowo również wykorzystywać w pracy z uczniami. Także chciałabym powiedzieć w imieniu wszystkich wydawców edukacyjnych, bo ja w tej chwili właśnie reprezentuję wszystkich wydawców, pracuję w sekcji wydawców edukacyjnych w Polskiej Izbie Książki. Właśnie pracuję, działam już wolontarystycznie. Wszyscy wydawcy mają ogromny wkład właśnie w kształcenie nauczycieli. Ja bardzo się cieszę, że wreszcie ministerstwo zrozumiało w 2019-2020 roku, w jakim stanie jest edukacja i co trzeba zrobić dla nauczycieli, że trzeba ich kształcić masowo ze wszystkich przedmiotowców, bo tego wcześniej nie było. To mało tego, nie chcę jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. PSIP, którego byłam dyrektorem przez 10 lat, wydawał rzecz niezwykle innowacyjną, mianowicie wszystkie podręczniki do przedmiotów były hybrydowe. Co to znaczy? To znaczy, że miał, no wtedy dyskietki były, niestety takie były czasy, że oprócz materiałów analogowych były również cyfrowe. Były prezentacje przygotowane dla ucznia, filmy, wykresy, w których można było zmieniać parametry, zobaczyć jak się funkcja zachowuje i tak dalej, i tak dalej. Te podręczniki zostały zlikwidowane, bo nie może być żadnych materiałów cyfrowych dołączanych do podręcznika zatwierdzonego przez ministerstwo. Co my robimy? No to znowu ta tajemnica poliszynela. Dajemy nauczycielowi to na portalu, jakby brałeś podręcznik, masz te materiały. Aczkolwiek powinien korzystać z tego również. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. I to uzupełnienie właśnie tego, co mówiłem o sytuacji, która wtedy była. Dobrze, to przejdźmy dalej, żeby już nie przyciągać. Kolejne losy informatyki w edukacji, tylko króciutko Państwu chcę uzmysłowić właśnie to, co na początku powiedziałem, że powinniśmy pamiętać o tym, jak zaczynaliśmy. No oczywiście był ten system Plato, był taki system pod koniec lat 50. nawet, sada ucznia. A wtedy oczywiście nie było połączeń internetowych, tylko było telefoniczne. Siadał ucznia do terminala, tam gdzieś był ten duży komputer, który dyrygował nim. Rozwiąż, dobrze. O nie, no to wróć. Programowało ucznia. Papert był przeciwnikiem tego i powiedział, nie, to uczeń ma programować komputer, a nie ucznia ma programować. Te systemy, tak zwane nauczanie programowane, ono zniknęło, ale dzisiaj mamy coś, co się nazywa systemami adaptacyjnymi, czyli sadzamy ucznia do pewnego systemu, ze sztuczną inteligencją czasem, sadzamy ucznia i teraz ten system jest w stanie rozpoznać, na jakim etapie edukacyjnym jest ten uczeń. I wtedy on go kieruje, dyryguje. Prawda? To jest jakby współczesna wersja nauczania programowanego. Okej, okay, potem mieliśmy alfabetyzację komputerową, no dostaliśmy pierwszy komputer, okej, okay, uczymy się, walimy w klawiaturę, dyskietki wciągamy, instalujemy, prawda, to była ta alfabetyzacja. Wreszcie, jak już wiemy dość dużo, no to co, jesteśmy biegli, to teraz może troszeczkę intelektualnie myślimy o tym, jak to wykorzystać. I to było przełom XIX-XX wieku. Przepraszam, XX i XXI wieku przełom, kiedy uwierzono, że faktycznie to nic więcej nie potrzeba. Proszę Państwa, i to była tragedia. To była tragedia, dlatego że technologię informacyjną zaczęto uważać za informatykę dla wszystkich. I to była olbrzymia wpadka świata. Myśmy mieli podręcznik też do technologii informacyjnej wydany u pani, prawda? Miał szalone powodzenie. Natomiast w Stanach Zjednoczonych stwierdzono, że na początku lat pierwszej dekady o 50% zmalało zainteresowanie studiami informatycznymi, studiami doktorskimi. To samo było w Wielkiej Brytanii, bo wszyscy się zachłysnęli, że te dotcomy, te firmy informatyczne, to może założyć byle kto.
To nie musi być specjalista informatyk. No, one zaczęły upadać później, ale na studia zaczęto. No nie, po co mam studiować, jak ja wszystko wiem? No i to był błąd. To był błąd wtedy. No wracają, wracają. Gdzieś w połowie drugiej dekady ten nabór się zwiększył w Stanach i Wielkiej Brytanii. U nas może nie było aż tak tragicznie, natomiast no teraz mamy myślenie komputacyjne, informatyka i myślenie komputacyjne. To jest to, co we wszystkich krajach uważa się za podstawę kształcenia. Dobrze, to idziemy, no jak to było u nas. Przepraszam bardzo za to zdjęcie. To rodzina się do mnie nie odzywała przez jakiś czas, jak mnie zobaczyli na tej konferencji prasowej, ale na wytłumaczeniu, grudzień 2015, kiedy prezentowałem nową podstawę programową, ale na moje wytłumaczenie to mam tylko to, że tych osób już nie ma w rządzie. Także to mnie to nie zaszkodziło, a im zaszkodziło. Okej, okay, no jak to było? I to jest warto sobie uzmysłowić. Mieliśmy obowiązkowy przedmiot, pani tutaj historii nie pokazywała, ale mieliśmy obowiązkowy przedmiot związany z komputerami na każdym poziomie edukacyjnym. To jest szalenie ważne, było szalenie ważne do wprowadzenia informatyki dla wszystkich, bo myśmy nie musieli się rozpychać w podstawie. Nie musieliśmy kraść godzin. W innych krajach jest z tym olbrzymi problem. Więc mieliśmy taki przedmiot, a no, oczywiście pracowali nauczyciele. Tymi przedmiotami. Musieli mieć jakieś uprawnienia. Pani tu wspominała o tym, w jaką drogą ci nauczyciele mogli dojść do tego. Był pewien problem z nauczycielami. Tu mi pani zmieniła, że to będą nauczyciele w 1-3, a ja napisałem nasze panie, bo dla mnie to są nasze panie. Prawda? Ja prowadzę zajęcia właśnie w tym 1-3 i na ogół, no to są kochane panie. No muszę powiedzieć, w Toruniu skończyliśmy ostatnio właśnie, wręczając dyplomy, 20 zaczynało i 20 skończyło. No 100%. No naprawdę one są no, otwarte na te nowe i to jest szalenie ważne, dlatego że w tym spiralnym kształceniu od tego 1-3 najwięcej zależy. Te dzieci musimy od tego momentu wdrażać do kształcenia informatycznego w odpowiedni sposób. Nie sadzania ich do Worda, broń Boże, bo to tylko jest w stanie je zniechęcić. No i oczywiście mamy sprzęt, wszędzie sprzętu, zawsze będzie sprzętu za mało. Dajmy sobie spokój z tym, prawda? Wreszcie z oprogramowaniem też nie mamy kłopotu z tymi wszystkimi systemami. Tylko wspomnę, że jak pierwsze komputery trafiały do szkół w latach 90., to ministerstwo musiało kupić licencję Pascala dla wszystkich szkół w Polsce. Kupić u Borlanda. A dzisiaj wchodzimy Python, C++, wszystko za darmo, prawda? Scratch, wszystko jest za darmo. No i najważniejsze, ci uczniowie są otwarci. Ci uczniowie są gotowi na takie zajęcia. Więc my im musimy wyjść naprzeciw z tymi zajęciami. Oni noszą to wszystko w kieszeni, ale oni nie wiedzą, jak to użyć. My musimy to pokazać. No to jest to, co ta sytuacja w 2015, kiedy wprowadziliśmy, ja tu wtedy anonsuję to w ministerstwie, jeszcze minister Gowin chciał się podpiąć, bo to był pierwszy miesiąc ich rządzenia, mówi, proszę Państwa, mamy pierwszą naszą nowinę nowego rządu, prawda? Na szczęście ja na końcu przemawiałem, mówię, proszę Państwa, chciałbym zaprezentować podstawę programową, nad którą pracowaliśmy 30 lat, prawda? Także trochę zburzyłem tą jego konstrukcję. Okej. Dobrze, teraz dla wszystkich jeszcze w świecie może powiedzmy, to są inicjatywy. No, Obama się trochę spóźnił, to był grudzień 2015, on w styczniu 2016 ten nowy projekt ogłosił w Stanach Computer Science for All. On potem występował z komputerami, z dziećmi, prawda, jak to powinno wyglądać. No więc ten Computer Science for All to zagościło wtedy w świecie. Pojawiła się inicjatywa, no za chwilę jeszcze o tym powiem, tak zwanego godziny kodowania, która faktycznie trwa cały rok. To akurat jest ostatnie zdjęcie z inicjatorem tej inicjatywy, Hadi Partowim, na takim zjeździe. Ja jestem tłumaczem tego i był zjazd tłumaczy na Florydzie ostatnio. O tym też za chwilę wspomnę. W styczniu, no i to jest ważna rzecz, w styczniu na konferencji BET 2012, nie wiem, czy pani rada to była wtedy, ale myśmy jeździli na te BETy też ze FSIP-em jeździłem, wyszedł minister i powiedział, dość tej technologii. Dość tych nudnych zajęć z technologii.
wprowadzamy rygorystyczną informatykę do szkół w Wielkiej Brytanii. Myśmy oczywiście to później zrobili, ale swoją drogą. To nie było kopiowanie Wielkiej Brytanii. Oni zawsze wyprzedzali nas o kilka grup. I co dalej? Powiedzieli, ale też siedzenie przed tym ustrojstwem to jest strata czasu. Uczeń powinien tworzyć własny komputer. No i pojawiła się idea BBC Microbit. W 2014 rozdali każdemu uczniowi, 11-latkowi, to urządzenie na własność. Kosztuje 100 zł. Próbowałem przekonać naszych ministrów do tego, żeby taki projekt w Polsce się pojawił. Przeszli obok. A to jest komputer, no, który mieści się w butonierce. Gdzieś go mam. To jest cały BBC Microbit. No. Z tym można zrobić cuda, zaraz pokażę. Prawda? No, to jest cały komputer. On to ma czujniki, można go podłączyć do komputera, żeby wgrać oprogramowanie. Ma wyświetlać 5x5. Na tym można cuda robić. No to zaraz Państwo zobaczycie. No, to jest Wielka Brytania, jak świat się rozwijał. No, powstały różne instytucje, między innymi Eurydice też tym się zajmuje. Inicjatywy o zasięgu, może dwa słowa. No to był ten Scratch, prawda? Widać, jak to wygląda. Na ogół te środowiska tak wyglądają, że tu jest przybornik, prawda? Przybornik, czyli coś, co ma narzędzia, żeby wyciągnąć. Tu tworzymy program, a tu mamy efekt tego programu, prawda? Konkurs informatyczny, bo ja już nie mam za dużo czasu, mógłbym wejść, pokazać Państwu, jak pięknie takie sudoku dzieci rozwiązują. On jest interaktywny, on wie, że tych drzew tu powinno być 3 i 3, jak on ma ułożyć, żeby były wszystkie różne we wszystkich wierszach i w kolumnach. Także piękne zadania. Zapraszam Państwa do tego konkursu, bo może nauczycielom to się nie podoba, ale ja wiem skądinąd, że się dzieciom szalenie to podoba. To dajcie im to. Okej. Okay. Co dalej? No, godzina kodowania. No, to jest ten projekt, o którym wspomniałem, Hadi Portawiego. Można zobaczyć u mnie na stronie internetowej. Ja jestem partnerem ich na Polskę. Tłumaczę to 2013. Proszę Państwa, ja mam dostęp do statystyk. Państwo fotografujecie to, ale mam nadzieję, że tu Eurydice udostępni Państwu tę prezentację. I tam będą linki do tego. Ostatnie dane z Polski zarejestrowanych jest 650 tysięcy uczniów na tej platformie. To jest najpopularniejsza inicjatywa edukacyjna. W ogóle w świecie 70 milionów dzieci z całego świata z tego korzysta. Jest ponad 120 językach. Szalenie interesująca. Ja później jeszcze Państwu pokażę, tu jest na przykład układają sobie taniec. To jest wynik tego układania. Tutaj ta Elza jeździ po lodzie, ma wyrysować coś, jest w programie. Nie mam czasu, żeby wchodzić do tego, bo to troszeczkę by zajęło. Może tam gdzieś na warsztatach przy okazji. No dobrze, no to te inicjatywy. No, godzina kodowania. Wracam do tej godziny kodowania, bo to jest... Polecam Państwu, u mnie na stronie jest więcej na ten temat napisane. Otóż tam jest, pojawiła się taka inicjatywa, okej, no one, te dzieci programują różne rzeczy. No dobrze, to niech one zaprogramują na przykład, co czują, jak czytają wiersz. No. Kolory, dźwięki, animacje. I okej, proszę tam wejść. Ja namówiłem Michała Rusinka, sekretarza pani Szymborskiej, żeby przesłał, udostępnił 5 wierszy i tam jak się wybierze wiersze wielkimi literami, to są wiersze pana Rusinka, bo ja zacząłem tłumaczyć te angielskie, ale ze mnie taki poeta. Więc te 5 wierszy Rusinka i to jest właśnie wynik, ja teraz, no, za chwilę jeszcze o tym powiem, to jest ten wiersz, prawda, skomentowany jakimiś tam kolorkami i tu dziecko układa program, który będzie mu wyświetlał ten wiersz z różnymi medialnymi komentarzami. Ja pamiętam swoją szkołę średnią, te nudne zajęcia z języka polskiego. Przychodził Jan Bujak, przepraszam, chylę czoło przed moim polonistą, który
brał wiersz i mówił do nas siedzących w klasie, no to dyskutujemy teraz, co autor miał na myśli w tym wierszu. Moje wrażenie tylko było takie, że pewnie ten autor się chyba w grobie przewraca, bo on na pewno tego nie miał na myśli, cośmy tam wymyślali. No ale to jest świetne, bo dzisiaj mamy media, nie? Na dzieci. Super. Polecam Państwu. No ten mikrobit, prawda, no na nim można robić cuda, prawda, na nim można robić cuda. Tutaj jest też ma taką samą strukturę, że tu mamy to, co na nim widać, bo on ma symulator. Tu jest to narzędzie, a tu układamy program. To jest ten przybornik, prawda, więc można na nim robić cuda, prawda. No tu gdzieś, no roboty też mamy. To warto o robotach też powiedzieć odnośnie, prawda, programowania, bo proszę Państwa, te dwa roboty programują, ale nie wpisaniem programu, bo ten pierwszy, o ten mały brzdąc jest programowany kolorami linii, a ten jest programowany kartami. Można odgrywać muzykę na nim, prawda? No tego można programować na trzech różnych poziomach. Więc to jest też dla dziecka ważne, że to nie jest tylko napisanie kodu w Pythonie, bo to będą pisali specjaliści, prawda? Ale dzisiaj jest wiele urządzeń, które możemy programować, można by powiedzieć, analogowo, prawda? Analogowo, nie tekstowo. Prawda? To jest świetna zabawa dla dzieci. One się bardziej tym bawią niż wpisywaniem tego konu wiersza. Bo to jest nudne, to wpisywanie tych wierszy, tych literek, z których się można pomylić, prawda? A tutaj się najwyżej go poprawi, bo od razu widać, czy on dobrze jedzie, czy nie. Się ostatnio bawiłem z pięcioletnią wnusią z tym ozobotem. Się strasznie, strasznie bawiła. Potem złożyła to wszystko, położyła go na stole, odwraca się mu, dziadek, popatrz, ona jeździ po stole. Się kurczę, zapamiętało? Nie, na stole był kolorowy obrus. A on czyta kolory, więc jeździł po tych kolorach. No, zabawa dla dzieci. One się uczą programowania. Dobrze, to jedźmy dalej. Proszę Państwa, i teraz do dwóch rzeczy na koniec już, to też przyszłością w kształceniu informatycznym. Physical computing. Nie wiem, jak to nazwać po polsku. Nie wiem, jak to. Używam tutaj nazwy robotyka, informatyka z urządzeniami wbudowanymi. O co chodzi? Otóż między innymi ten układ możemy do tego. Popatrzymy, co dzisiaj uczniowie nasi mają w koło. To jest wiele urządzeń, które działają na zasadzie, że albo pilotem sterujemy, albo klawiszami sterujemy. Dlaczego to działa? Dlaczego to chodzi? No bo tam w środku jest pewne urządzenie, które rozumie nasze polecenia. No, tych urządzeń jest multum. Przechodzą przez bramkę, prawda? Kupują jakiś bilet. Tam wszędzie, to wszystko są urządzenia wbudowane. Teraz co my chcemy? Nie, my nie chcemy, żeby one chodziły przez te bramki tylko. Nie. My mówimy, okej, stary, młody, tu masz płytkę i teraz ty zrób to urządzenie. To jest to, co Anglicy powiedzieli. Dziecko ma zrobić własny komputer. Prawda? Ma zbudować własny komputer. A, no to jest właśnie ta idea tego informatyki z urządzeniami budowanymi, urządzenia budowane. Na tej stronie Mikrobita można znaleźć taki świetny projekt Do Your Beat, polegający na tym, że dzieci z różnych krajów, z Afryki, tworzyli za pomocą tego Mikrobita pewne urządzenia, na przykład ostrzegające przed zwierzętami, albo ostrzegające przed nadchodzącą wilgotnością, temperaturą i tak dalej. To są te globalne cele zrównoważonego rozwoju. Przepiękna rzecz, prawda? No masę rzeczy można zrobić. Zaletą tego urządzenia, proszę Państwa, tutaj wiem, że będą urządzenia z Arduino, ale nie daję głowy, czy z Arduino można coś takiego zrobić. Z tym urządzeniem można zrobić całą lekcję w ciągu niecałych 45 minut. Bo tu są wszystkie czujniki, mamy środowisko do programowania i gotowiec. No tutaj są pokazane jakieś takie urządzenia, właśnie Państwu chciałem pokazać. Tu coś błyska? W kieszeni? No błyska, serduszko, nie? O, małe jest jak nie mówię, a duże jak mówię. Gdyby zgasło, to trzeba wezwać pogotowie.
Natomiast tu mi wylatywało, no właśnie, tu mam, miałem w nodze to położone i tu jest urządzenie, które mierzy, ile ja kroków w czasie wykładu robię. Ja to zwykle w domu pokazuję, bo jak mi żona namawia, żebym szedł na spacer, ja mówię, spacer to już miałem na zajęciach. Nie, ale ja pokazuję Państwu no rzeczy, no, które mogą zachęcić, ale tam naprawdę poważne rzeczy można zrobić. W ciągu niecałej godziny, bo do tego jest odpowiednie oprogramowanie, tylko przenoszenie bloczków. Tu bateria, to widzicie, to bateria, bo musi być bateria, żeby to zasilać. Okej, no dobrze, to zmierzamy do drugiej rzeczy, sztuczna inteligencja. Dzisiaj też będą zajęcia na ten temat. No, nie byłaby możliwa, gdybyśmy mieli takiej mocy komputerów dzisiaj. No? To jest dzięki komputerom. No? Co można o niej powiedzieć? No, inny typ algorytmów, prawda? Może najlepszy przykład, że te komputery sztucznej inteligencji działają inaczej. Państwo może pamiętacie, jak Kasparow przegrał z komputerem, ale ten komputer wtedy miał zapamiętane ruchy nie wiadomo ilu partii, prawda? To nie była sztuczna inteligencja. To był tylko zasób wiedzy, którą on miał. Natomiast dzisiaj komputer, który wygrywa, ale już teraz komputery między sobą grywają, ale komputer, który dzisiaj wygrywa z człowiekiem, to jest komputer, który nie ma nic zapamiętane, tylko on się uczy grać w szachy czy w go, grając ze sobą. To jest inteligencja. Da? Bo cechą inteligencji jest uczenie się. No, to jest zmiana podejścia w ogóle do inteligencji. No więc mamy matematyków, no jestem matematykiem, więc Państwo od razu zauważycie pewną rezerwę do sztucznej inteligencji. No Gödel powiedział, to jest ten, który udowodnił twierdzenie, że w matematyce są twierdzenia prawdziwe, których nie można udowodnić. Dziwne, nie? Okej. I on powiedział, że umysł jest nieskończenie przewyższa moc jakiejkolwiek maszyny. A Penrose, laureat Nagrody Nobla sprzed 2 lat, fizyk, że dostęp do matematycznych praw, które są poza zasięgiem jakiegokolwiek robota. Nie wymyśli robot nowego twierdzenia. No nie wymyśli. Mieliśmy próbki, bo dane są takie systemy na przykład do dowodzenia twierdzeń w teorii grafu. Nic nie wymyśli. Nic nie wymyśli. Powielał pewne rzeczy, które były znane. No więc jest to, o Adzie wspominam, zastrzeżenie Ady. Ona wtedy programowała komputer, który nigdy nie zaistniał, ale ona już wtedy stwierdziła, nie, ta maszyna z siebie nic nie wyda. To jest zastrzeżenie Ady, które używał później Turing, ten sławny informatyk XX-wieczny, jako jej zastrzeżenie, prawda? Z siebie nic nie wyda. Siebie nic nie stworzy. Chociaż ona przewidywała komponowanie muzyki, tkanie wzorów, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Także są pewne zastrzeżenia. No, Nęcka, no to się odnosi do każdego programu, że faktycznie jakakolwiek inteligencja w komputerze to jest inteligencja programisty. No. Co więcej można oczekiwać? No, oczywiście on korzysta z inteligencji bardzo wielu innych osób i rozwiązań. Prawda? Natomiast, no, Einstein, ja tu wymieniłem Einsteina, ale to nie widać, co tam za tym stoi. Podobne takie powiedzenie jest przypisywane Einsteinowi, że dowodem na istnienie inteligencji pozaziemskiej jest to, że oni się z nami nie kontaktują. No, pewnie dlatego Elon Musk wysłał ten czerwony samochód, żeby tam próbować się skontaktować, przyjedźcie, bo jednak możemy porozmawiać ze sobą. Nie? Świetnie. No i no, dlatego ja mówię inteligencja plus bardziej. Mam często prezentację o sztucznej inteligencji i nazywam to inteligencja plus bardziej. Natomiast no, w edukacji jest poważne pytanie. Bo proszę Państwa, jak wchodziły komputery, to nauczyciele, właśnie to nauczanie programowane, to nauczyciele zaczęli drżeć. No dobrze, oni chcą zastąpić nas komputerami. Nie? Te terminale stojące przed uczniem, to było tak jakby zastąpienie nauczyciela, prawda? Ucz się na terminalu. To w Ameryce to zwłaszcza było modne, no bo oni no, patrzą na pieniądze. Nie?
No a czy ze sztuczną inteligencją tak nie będzie? Tak nie może być? Gdybyśmy chodzili do inteligentnej szkoły, wszystko będzie, urządzenia wbudowane, prawda, nas puszczą, a potem się włączy jakiś bot i będzie nas uczył. No, no ale tu kolejny slajd na ten temat, który się nie chce, to dobrze. No właśnie, uczeń uczy się bot nauczyciel, ale kto kogo uczy? Mam taki przykład, gdzieś zastanawiałem się, no powiedzmy, mamy bot, który uczy Jasia angielskiego. No więc oczywiście ten bot ma super angielski, prawda, wyćwiczył się w angielskim. No uczy Jasia, ale Jasiu nie mówi poprawnie po angielsku. Więc co? Ten bot musi się nauczyć angielskiego Jasia. No bo on musi Jasia poprawiać. Prawda? Więc teraz pytanie, kto go uczy? Jasiu bota czy bot Jasia? No to jest poważne wyzwanie. Prawda? Teraz, no, ja wziąłem sobie coś takie uczenie maszynowe. No, jednak Google Translator, często korzystam z niego przy różnych tam okazjach, translatora. I mam takie wrażenie, że jednak to jest słaby uczeń. Prosty przykład. Pojawia się w tekstach student, ale w Ameryce student to jest student. Od K-12 poprzez wszystkie lata. Prawda? No więc jak ja tłumaczę teksty dla oświaty, to chciałbym, żeby on to przetłumaczył jako uczeń. Ile ja go... To jest translator, który się uczy ode mnie. Ja go mogę poprawiać i on to sobie gdzieś zapisuje i później to wykorzystuje. On ma uczenie maszynowe. Już go wielokrotnie uczyłem. Ale co on robi? No proszę, no wpisałem student. Prawda? To jest po angielsku. Teraz on mi odpowiada po polsku, też student. Prawda? A tutaj wymienia wszystkie możliwości do tego studenta i nie ma ucznia. On się w ogóle nie nauczył tego. No i co? No co zrobimy? No? Słaby uczeń. Słaby. No dobrze. To znaczy z mapami też piękna zabawa z uczniami, to może nie będę tego roztrząsał. Natomiast no tutaj mam znakomitą rzecz dla Państwa, żeby się pobawić. Otóż w tym Code.org można włączyć sobie, może jeszcze mam 2 minuty, żeby Państwu pokazać, włączę sobie. To jest taka zabawa sztuczną inteligencją. Otóż tego AI, robota, będziemy uczyli, co jest rybą, a co nie jest rybą. Po co? Bo jego później wpuścimy do oceanu, żeby on sprzątał po nas. Nie? A jest co robić. No. No dobra, to spróbujmy go włączyć. Świetna zabawa, no. O, tu jest ten facet. Go. Okej. Okay. No i on, prawda, on tutaj najpierw tłumaczy, prawda, tym dzieciom, co robić. No dobra, kontynuuj. On jest tylko oporny właśnie na te moje ruchy, bo on tutaj najpierw chce przetłumaczyć. Dobrze. Okej, okay, facet. Jest przetłumaczony na polski. Dobra. Ryba, nie ryba. Dobra, ryba. No i on się uczy, prawda, co jest rybą, co jest rybą. Nie wszystko wygląda jak rybę. Tu dziecko mówi, no nadjeżdża ogryzek. Może powiedzieć, no ale ryba lubi ogryzek. Nie, nie, ryba nie lubi ogryzków. To nie jest dla ryby, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Dobrze, dalej nie będę jechał, no to może sobie kość odgryźnie. Dobrze. I na czym ta zabawa później polega? Otóż następny etap jest taki, że zamykamy to uczenie tego robota i teraz robot dostaje różne obrazki i on ma pokazywać ryba, nie ryba. Okazuje się, że się facet nie nauczył. Prawda? Znowuż nam źle pokazuje, to znowuż go musimy uczyć. No ale na tym polega uczenie maszynowe. No, my się też tak uczymy, nie? Nieraz, nie? No. A potem można wybrać inną cechę i też go uczyć i tak dalej. To jest najlepszy, najprostszy przykład pokazania, na czym polega uczenie maszynowe sztucznej inteligencji. A to jest sedno sztucznej inteligencji, no bo inteligencja to jest tylko umiejętność uczenia się, prawda? No dobrze, to już kończąc, a w rękach uczniów jeszcze, no właśnie chciałbym tu przekonać Państwa, że faktycznie uczniowie mają sztuczną inteligencję wokół siebie, wszędzie.
prawda? Te urządzenia wbudowane, które mają, no gry przede wszystkim, prawda? One mają, bazują na różnych rozwiązaniach już inteligentnych. Uczenie maszynowe, no tu pokazałem translator, czy translator się uczy, czy powiedzmy to, co przed chwilą było. Robotyka edukacyjna, czujniki, to jest pewnego rodzaju też uczenie tego robota, jak on ma postępować. No to jest ciekawe, aha, to jest kapcza, ja tu pokażę od razu, państwo znacie, wszyscy znacie to, prawda? Wchodzimy na jakiś serwis, prawda? Wchodzimy na jakiś serwis i komputer nam wysyła kod. I teraz my ten kod musimy wpisać. Jak wpiszemy, to on wtedy wie, że to był człowiek. A jak nie wpiszemy, to pomyśli, tam pewnie bot jest. Ale bot może być przebiegły i zapytać człowieka, żeby wpisać, nie? Także pułapki są wszędzie, sztuczna, nie sztuczna. Prawda? Natomiast tu jest ciekawa rzecz, a no państwo może czytacie różne gazety, to w listopadzie został uaktywniony ten czat GPT. To jest taki partner, który rozwiązuje zadania maturalne. Sprawdzono ostatnio z naszej matury, na 8 zadań maturalnych tylko jedno rozwiązał. Słaby. Słaby. Natomiast on pisze historyjki, a to jest bardzo, te storytelling w Ameryce czy w Anglii, to jest szalenie popularne. No i teraz problem. No. Tych 30 uczniów w klasie daje temu facetowi storytelling na dany temat. Daje. No tak. To ja przejechałem, czy pan? Pani. Sztuczna inteligencja, tak? Dobra, szybko przelecimy, cośmy widzieli. I proszę państwa, no dajemy temu gościowi, powiedzmy 30 uczniów w klasie, 30 uczniów w klasie daje mu. Napisz mi wypracowanie, czy historyjkę opracuj dla mnie na temat, no i tutaj podaję temat, prawda? Podaję temat. No i teraz pytanie, jest to plagiaryzm czy nie? Jak ma do tego podejść nauczyciel? Ja pamiętam, jak mój syn chodził w Stanach do szkoły, to on dostawał takie fragmenciki wypracowania, i musiał przód i tył uzupełnić w pełną historię, ale wszystko było ręcznie, prawda? Każdy dostawał inny fragment, a teraz damy temu facetowi, gdzie to jest nauka, gdzie to jest uczenie się. To bardzo modne, we wczorajszej Wyborczej też był artykuł na ten temat. Tam zapytano go, czy problemy z węglem to są problemy Tuska, prawda? Ten system zapomniał. To okazało się, że on już kończy, że on no nie bardzo wie, kto to jest Tusk. No, niedouczony. Internet rzeczy to jest jeszcze jedna rzecz i no tak, dobrze. To teraz na koniec. Aha, no ja już państwu nie będę tego pokazywał, może tylko całość pokażę, bo pracujemy nad takim modułem, który będzie uzupełnieniem podstawy programowej informatyki, który będzie jawnie mówił o sztucznej inteligencji, bo ona jest w naszej podstawie. To wszystko, co o robotach, to jest, prawda? Podstawa. Okej? Okay. To będzie. No i teraz na koniec chcę państwu pokazać taką rzecz. Otóż dzisiaj jest strasznie modne laboratorium przyszłości. Była mowa w tym laboratorium przyszłości. Tam inteligencja, no nie wiem. No nie chcę komentować, czy tam inteligencja się pojawia, czy nie sztuczna. Natomiast wziąłem udział, częściowo sterując tymi wydarzeniami, w szkole podstawowej w Gdyni, które polegało na tym, te zajęcia nazywały się Uczeń Przyszłości. Tak, ja jestem tu zwariowany na punkcie uczeń, to nie było laboratorium przyszłości, tylko uczeń przyszłości. Na czym polegało? Polegało na tym, że w całej szkole odbywały się zajęcia z tym, co szkoła za 180 tysięcy kupiła w laboratorium przyszłości, ale ważne było, że te zajęcia wykonują uczniowie. I ważne było, czego ten uczeń się nauczy. To jest szalenie ważne, jak mówimy, uczy się przez działanie, learning by doing, to jeszcze nie znaczy, że on się uczy. No. Jeszcze nauczyciel jest do tego potrzebny, żeby z tego, dzisiaj się mówi na co bezu, nie? Takie jest pojęcie u nauczyciela, ja się długo tego uczyłem, prawda? Ale to mało, żeby nauczyciel wskazał, na co będzie zwracał uwagę. Mało. On jeszcze powinien sprawdzić, czy rzeczywiście to jest outcome, to jest wynik uczenia się ucznia. No i te zajęcia były temu poświęcone, tylko na dwóch slajdach obrazki nic więcej nie będzie. No. To są zajęcia
z elektronicznymi rzeczami. Tutaj właśnie komentarz do wiersza był, jedna klasa, język polski, to było na języku polskim. Tutaj na informatyce Lego Spike, programowanie, BBC Microbit, a ja mam ich te kilkadziesiąt, więc w tej szkole zawiozłem. Tu było podróże Dasha, tego robota, który miał wykonać pewne podróże. Genibot szuka drogi też, tu była taka kwadratowa mata, a tu była muzyka z Genibotem, bo on odgrywa. Tam jest pani, która jest muzyczką, więc ona z tymi uczniami, te dzieci najpierw na cymbałkach się uczyły, a później przygrywały. No i ostatnia rzecz, ostatni slajd, bo to była elektronika, natomiast najciekawsze zajęcia to były z projektowania. Tu nie ma żadnej elektroniki. Znaczy jest. Bo te pierwsze zajęcia to były długopisy 3D. Polecam Państwu. Ten uczeń zrobił długopisem 3D sześcian. Tym długopisem 3D to zrobił. No do tego nie trzeba. Do pojęcia sześcianu i do wyobrażenia nie trzeba drukarki 3D. Absolutnie. To uczeń ma to pojęcie sobie wypracował. Tutaj miały wypalanie wzorców, prawda? Pracownia szycia. One szyły skarpety takie mikołajowe, wyszywanie różnego typu. Tu było pieczenie pierników, a tu były bryły 3D i ich parametry. Otóż to była lekcja matematyki i z klocków układali różnorodne bryły, natomiast ich zadaniem było policzenie objętości i powierzchni tych brył. Prawda? Podaję Państwu przykład, na czym, jak ja rozumiem projektowanie. Prawda? Czyli to jest przygotowanie do pewnej czynności, projektowanie, no tak jak z programowaniem. Najpierw myślę, co mam programować, a później programuję. Tak tutaj było. I to były przepiękne zajęcia. Dziękuję Państwu za uwagę.